Witam serdecznie wszystkich moich widzów dotychczasowych, moich wielbicieli, subskrybentów, wszystkich, którzy dają łapki w górę, komentarze, rozsyłają moje filmy dalej i są pozytywnie nastawieni do tego kanału i treści tego kanału. Okej. Okay. Ponieważ dostałem drugiego strzała od YouTube'a wczoraj, to postanawiam założyć drugi kanał na YouTube, po prostu drugi kanał, bo już mam dwa tygodnie zawieszenia, a potem pożyjemy, zobaczymy. Więc szybko drugi kanał założę. I być może właśnie dzisiaj, 24 lipca, dzisiaj, być może puszczę ten film już na nowym kanale, aby czasu nie tracić oraz internetu i mocy przerobowych. Ok? Więc tamto umieszczę na moim podstawowym, pierwszym kanale dopiero za dwa tygodnie lub wtedy, kiedy będę miał wolny czas a na tym drugim nowiutkim kanale po prostu umieszczę to być może jeszcze dzisiaj i dlatego właśnie to szybciutko kręcę dobrze, więc ten film dzisiaj nakręciłem, który pójdzie za dwa tygodnie pierwszy, dokładnie jest o tym samym że, że dzisiaj rano czyli 24, dzisiaj rano kupiłem polski produkt, ok to jest Poland, Poland Umiemy literki ogarniać. Jakieś takie zagramaniczne literki. Dobrze, więc to jest polęd. Kupiłem owoce, jak widać. Trzy opakowania takie same. Trzy takie same opakowania. Owoce kupiłem. Zapłaciłem kartą. Ok, zapłaciłem kartą Contactless, więc to sobie szybko zobaczymy. Gdybym wiedział, że drukarka będzie coś tam kiepsko działać, tutaj, bo widać, że jest niedodrukowany dobrze ten paragon, że on nie jest czytelny. Gdybym tylko wiedział, to bym poszedł do innej kasy, tylko żeby paragon był lepszy i czytelniejszy. Więc 24 to kupiłem o 7.13 i 13 sekund. Ok. No, więc kontakt z lesem to zapłaciłem, gdyby co, więc nikt nie może temu zaprzeczyć, ok? Wziąłem trzy produkty z Polski, ok? Trzy produkty. Wszyscy na pewno lubimy owoce, bezspornie, ja też. Dobrze, więc trzy więc opakowania owoców dzisiaj trzeba zjeść. Więc zrobiłem film o tym, że kupuję też polskie owoce. Jak widać, polskie. Ciekawe, gdzie to było opakowane. Czy tutaj nigdzie nie pisze, że same wytłoczki są polskie? Czyli to może było pakowane w EU. W EU być może było pakowane, ale produkt pochodzi z Polski. Przynajmniej w dobrej wierze to kupiłem. W dobrej wierze. Ok? To co widzę, bo ja tylko widzę to, co tutaj jest. Że jest Poland, ok? Więc jeśli jest jakiś błąd tutaj w czymkolwiek i te sprawy, to ja o tym nie wiem. Ja. Tylko tutaj widzę, że to jest Poland, i w dobrej wierze kupiłem to, że produkt niby, niby pochodzi z Polski, ale ja mogę kupować produkty z całego świata, po prostu. Z całej Europy, spoza Europy, spoza UE, z każdego zakątka świata mogę kupować towar. Więc dzisiaj kupując tutaj te trzy, Opakowania owoców wspieram producentów polskiej żywności. Okay. I robię to w dobrej wierze, bo widzę, że to jest produkt z Polski, a może być inaczej, ja o tym nie wiem, więc zaufanie producenta, handlowca i robię to w dobrej wierze, bo widzę, że pisze Poland, ok? Pisze Poland, halo tu ziemia, czy leci z nami Pilot Kevin, sam w domu Houston mamy problem, ok? Więc widzę, że, że jest Poland, więc kupiłem, ok? Trzy opakowania, akurat. Dobrze, więc na pierwszym moim kanale mam bana drugiego i to jest na dwa tygodnie. Więc dzisiaj film kręcę lekko po południu, więc puszczę go jak najszybciej. Być, być może dzisiaj już na moim drugim kanale bo to będzie najlepsza po prostu sprawa, żeby no w miarę na bieżąco być z Wami. Dobrze, więc załóżmy, poruszałem taką kwestię, że państwo polskie, jak wszyscy wiedzą, nęka mnie po całym świecie już szósty rok. Powtarzam, państwo polskie, parszywa zmiana i zastępca prezesa i jego chomik, bo zastępca prezesa ma na pewno chomika albo świnkę morską, ma na ursynowie, albo na mokotowie. Wszyscy kojarzymy mokotów i ursynów. Kojarzymy to tam jest jeden chomik, albo krokodyl, albo świnka morska, bo jakiś stary kawaler, który jest zastępcą prezesa, może różne zwierzaki trzymać w domu. Więc państwo polskie, parszywa zmiana. Pisowska, nęka mnie już po całym świecie szósty rok, więc się muszę ukrywać, ok? Więc staram się na tym kanale pokazywać głupotę pisowską. Powtarzam, staram się tutaj pokazywać pisowską głupotę. Więc państwo polskie ściga mnie i nęka mnie uporczywie bez kwitów. Powtarzam, państwo polskie kwitów nie ma na mnie. Jeszcze raz, państwo polskie nie ma kwitów na mnie, jednak chcę mnie pojmać, uwięzić, wtrącić do psychiatryka na bezterminową medytację we Wrocławiu być może i tak samo we Wrocławiu, Wrocław takie miasto gdyby co, i we Wrocławiu do jakiegoś aresztu, wcale nie tymczasowego, też na diabli wiedzą jak długo. W związku z tym, będąc pozbawionym wolności, pojmanym i tak dalej, nie mógłbym kupować sobie polskiej, zdrowej żywności, jakiej sobie zażyczę, i z całego świata żywności, tak jak to kupuje do tej pory. Ok? Więc właśnie swoje przekazy i filmy kieruje także do przedsiębiorców polskich. Powtarzam, do przedsiębiorców polskich. Którzy mają głowę na karku i umią dodawać cyferki. Na przykład z pełnym szacunkiem do Was, polscy przedsiębiorcy, uważam, że potraficie myśleć logicznie dla dobra swoich biznesów i umiecie dodawać na przykład 2 plus 2 umiecie dodać, ok? Przynajmniej tak myślę, że z pełnym szacunkiem, Wy umiecie dodawać cyferki w matematyce, ok? Więc chyba ogarniecie, drodzy przedsiębiorcy, to, że jeśli będę pozbawiony wolności i się znajdę w psychiatryku albo w areszcie jakimś pisowskim, to nie będę mógł wspierać Was, ok? I kupować polskiej żywności, na przykład kapustę kiszoną. Wszyscy wiedzą, że lubię na, na przykład kapustę kiszoną i lubię owoce polskie. Oczywiście kapustę kiszoną polską. Teraz ostatnio kupiłem, to jest z Kalisza. Kalisz, takie miasto Kalisz, tam są winiary, winiary, przyprawy, Kalisz i tak dalej. Więc taka pusta kiszona, którą mam, też jest z Kalisza, więc wspieram polskich producentów żywności w dobrej bierze i tak dalej. Więc pokazuję wam, kochani przedsiębiorcy, głupotę państwa polskiego i być może nawet debilizm decyzji, której podejmuje państwo polskie w stosunku do mnie, ok? A wszystkiemu jest winny, jak już część moich widzów, albo wszyscy wiedzą, lub się domyślają, wszystkiemu jest winny bandyta polski międzynarodowy Magdalena Druzgała Kaliszewska z Wrocławia. Wrocław, stare miasto nad Odrze i inne dzielnice, powtarzam, Wrocław. Dzielnica Stare Miasto, czyli ścisłe centrum Wrocławia, nad Odrze i inne dzielnice także, która często jest widywana w mieście Dzierżoniu Śląski. Dzierżoniu Śląski to jest jak się jedzie z Wrocławia w kierunku granicy czeskiej, ok? W kierunku granicy czeskiej. Dierżoniu Śląski. Więc trzeba z Rosławia jechać przez Świdnicę. Świdnica. ok, I później mamy dzierżoniu Śląski. Bielawa Pieszyce. To znaczy Dzierżoniów Śląski. Diora Dzierżoniów. Melomani muzycy pamiętają Diora Dzierżoniów. Diora Dzierżoniów. Więc to miasteczko leży tutaj na trasie z Wałbrzycha do Kamieńca Ząbkowickiego. Wałbrzych, Kamieniec Ząbkowicki, więc tam jakoś tak po środku leży Dzierżoniu Śląski. To tego bandytę polskiego międzynarodowego Magdalena druzgała Kaliszewska można często spotkać w Dzierżoniów Śląski, a szczególnie w okolicach Osiedle Różane. Tam są takie osiedla w Dzierżoniowie, Osiedle Różane. I moje wiewiórki i milicjanci obywatelscy, którzy przeszli na dobrą stronę mocy, opowiadają po mi, że Wokół Biedry, tam jest Biedra, Biedra, taki zwierzak Biedra jest na osiedlu Różanym, więc tam jest budynek numer 7, osiedle Różane numer 7, to jest koło Biedry, więc tam tego groźnego polskiego bandytę międzynarodowego Magdalena Druzgała Szczepani Kaliszewska, można ją często spotkać. W tym dzierżoniowie śląskim na osiedlu różanym i na innych osiedlach, także, a także we Wrocławiu, w najbliższej okolicy, budynku, takiego dużego, starego budynku. Sąd rejonowy, Wrocław, krzyki, wydział pierwszy cywilny, sekretariat, pokój numer 168. Powtarzam, tego groźnego polskiego bandytę międzynarodowego i przestępcę wielokrotnego. Można spotkać bardzo często we Wrocławiu, Wrocław, takie miasto, Wrocław, Dolnośląskie, na ulicy Podwale, Podwale, tam jest Fosa. Zaczyna się Fosa miejska Wrocław, ulica Podwale 30. Tam jest budynek Sądów Rejonowych Wrocławskich, ulica Podwale 30. To Wydział Sądu Rejonowego Krzyki znajduje się na pierwszym piętrze. Sekretariat to jest pokój 168. Powtarzam, Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki mieści się na pierwszym piętrze. Pokój numer 168, więc tego groźnego polskiego bandytę międzynarodowego Magdalena Druzgała Szczepani Kaliszewska można często spotkać, być może o tych samych porach, lub nie, o tych samych dniach, lub nie, tam wokół tego budynku na ulicy Podwale 30. Oraz tak samo w środku tego budynku, w środku tego budynku, a szczególnie gdzieś tam w samym pobliżu, pierwsze piętro, sekretariat, pokój numer 168. Tam są też obok tych drzwi oznakowanych. Tam są bodajże dwoje lub troje takich drzwi nieoznakowanych. Po prawej lub po lewej stronie, w zależności w którym kierunku się będzie tym korytarzem szło, ok? Więc właśnie wokół tych drzwi nieoznakowanych tam można tego groźnego bandytę polskiego, międzynarodowego spotkać bardzo często, więc można spokojnie sobie z nim tam usiąść, porozmawiać, jakiś temat znaleźć do rozmowy. Na przykład umówić się na kawę, na gorącą czekoladę, na cappuccino, na latte albo na coś innego do picia, na jakąś herbatę ziołową lub na kawę inkę. Kawa inka kojarzymy wszyscy kawa inka lub na wodę z kranu bo na przykład część może preferować wodę z kranu czyli kranowę. Woda z kranu, to znaczy kranuwa, a osoby jakieś takie rozmodlone mogą preferować wodę święconą. Więc ewentualni ateiści, których serdecznie niszczem pozdrawiamy, mogliby preferować, aby się napić na przykład woda z kranu, czyli kranuwa, a osoby takie, które mogą być gdzieś tam w kierunku swojego bóstwa ukierunkowany, to mogą preferować wodę święconą. Więc można się z tym bandytom umówić na coś do picia, żeby usiąść na spokojnie, porozmawiać i tak dalej, I żeby ten bandyta rozeznał, jaka jest sytuacja i się ogarnął. Więc Magdalena Druzgała, Szczepani Kaliszewska, Wrocław, Stare Miasto oraz dzielnica nad Odrze i inne dzielnice we Wrocławiu oraz Dzierżoniu Śląski ze wskazaniem na osiedle różane, ze wskazaniem na najbliższe okolice Biedry, bo tam jest Biedra, oraz także Bielawa i Pieszyce i Piława Górna, czyli najbliższe okolice miasteczka Dzierżoniów to znaczy Bielawa. Pieszyce, piława górna i okolice. Więc tamtego groźnego bandytę międzynarodowego można spotkać, który jest przestępcą wielokrotnym. Nikt jak na razie temu nie zaprzecza, więc właśnie chciałem poinformować wszystkich o tym groźnym bandycie, że to ten świadomy, cyniczny, wyrachowany polski bandyta międzynarodowy. A jest to sekretarz sądowy. Powtarzam, ten bandyta międzynarodowy, to jest sekretarz sądowy, sąd rejonowy, Wrocław krzyki wydział pierwszy cywilny. Powtarzam, ten groźny bandyta to jest dziesięcioletni już pracownik. Powtarzam, dziesięcioletni pracownik przestępczej korporacji prywatnej znanej pod nazwą sąd rejonowy. Wrocław Krzyki wiedział pierwszy cywilny. Więc ten groźny bandyta międzynarodowy Magdalena Kaliszewska nęka mnie po całym świecie już w szósty rok. Chce mnie pojmać, odebrać mi moją wolność, umieścić w jakimś areszcie, wcale nie tymczasowym, oraz w jakimś psychiatryku wrocławskim wtedy już nie mógłbym kupować żadnych produktów z Polski, ok? Więc drodzy Polscy przedsiębiorcy, rolnicy, producenci żywności, wy teraz macie okazję, aby spotkać się z tym bandytą we Wrocławiu albo w Dzierżoniowie Śląskim, Dzierżoniów Śląski, aby porozmawiać z tym groźnym bandytą. I w... tak rozmawiać, aż ona ogarnie pewne rzeczy. Ok, dziękuję, pozdrawiam.